Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coke thing. Like to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. No już 0-0-0 widzę. Widzę, że 0-0. Dobra, puszczę szybko posta. Znaczy, no, oczywiście standardowo. Także o. Dziękuję za apeczkę, dziękuję bardzo. Siemanko Maku, siemaneczko Nex. Taki trochę streamek z dupy, że tak powiem. Dzisiaj. Dobra. Trzeba wrzucić linka. Puszczę na razie coś w tle, żeby nie było za mgły. Looking for royalty-free music? Discover Epidemic. Reklamka, spoczko. No niby bez praw. Niby bez praw. Co tam, jak tam? Co tam, jak tam? Kim jest ten wenta z opisu? Ziomek od serwera. Ziomek od serwera, który jest właścicielem, który robi z tego streamki sobie. Dwie osoby, witam serdecznie. Moi drodzy, no... Trochę muzykę ściszę, bo widzę, że za głośno. Mamy brąz, kurczaczki wodne, no. Mamy brąz, także jest ciekawie. Tu poszukam zaraz. A, to się włączyło. Ja tutaj potrzebuję znaleźć. Tu. Trzy osoby, witam serdecznie. Dzień dobry. Czy są już jakieś skoki Polaków? Pekin 22. Czy coś już jest? Wszystkiego. Z treningu, kwalifikacji. To chyba będzie skok. Czyli to jest to samo. A nie, to jest ok. Pierwsza seria. Dobra, możemy to obejrzeć. Cztery osoby, witam serdecznie. Jakie plany na tego live'a, czy spontan? No póki co skupimy się na tutaj tym całym omówieniu sobie. Mam tam sobie coś powypisywane w sumie. No to tak możemy po prostu pogadać o dzisiejszych skokach, o dzisiejszym konkursie olimpijskim. Ja tutaj muszę tylko sobie ustawić wszystko. Przechwytywanie ekranu. Włączymy sobie to. To będzie tak, a powinno być tak o. No i to mi się podoba. Także oglądamy. Muzykę tu ściszam. Kto nie widział, ma okazję nadrobić. Tymczasem Stefan Kula. Widzimy,
że podmuchy wiatru odrobinkę się wzmagają. Zerkamy na monitory, na których mamy informacje dotyczące tego. No na czerwono zapłonęły w tym momencie, co oznacza, że wiatr wieje, owszem, mocny i to pod narty. No więc albo jednak się zreflektują sędziowie i troszeczkę obniżą rozbieg, no albo będziemy czekali, aż te podmuchy troszeczkę osłabną. Z Eurosporcie, co ciekawe, ja oglądałem. Nie jest to korzystna sytuacja, Stefana czeka już długo, ponad 40 sekund i upłynął. Regulaminowy czas, nie, w ostatniej chwili dostał zielone światło. Wygląda na to, że warunki mogą być niezłe. Ha! Były, znakomity skok Stefana, brawo. To był dobry skok, no. Zmierzono około 0,7 metra na sekundę wiatru pod narty. Piękny, długi skok, znakomicie wylądowany. 103 metry Stefana, no. Zajebałem się. Czyż wy tego nie widzicie? Tak o. Jak zwykle, nie? Standardowo. Dobra, muchy wypuszczamy wiatru raz. Odrobinkę się wzmagają, zerkamy. No tu widziałem jak leci, to miałem wrażenie, że spadnie jeszcze przed punktem konstrukcyjnym. Po czym nagle gdzieś jedno. Wiatr wyjąwszy może Chinkę Ding Dong. A więc. Chinka Ding Dong. Pewnie będzie wyprzedzać w związku z tym Chinkę. Nie wiem, czy Annę Hoffman ze Stanów Zjednoczonych też. Zaraz sobie wrócimy do Soczi jeszcze. Tak myślę, że sobie zaraz wrócimy. Rosjanie skoczył 107,5 metra, rekord wśród mężczyzn. Tak, to wiem. Tomasz Gęsiko, super, i kciuk w górę. Super, dzięki serdeczne. Kciuki również dla was ode mnie. Dziękuję bardzo. Tutaj już też widzę, że wskoczyło 1040, więc bardzo dobrze. Cieszę się niezmiernie. Dziękuję bardzo. Jest prawie 40 osób na streamku. Wow, fajnie. Możemy jeszcze dobijać tych łapeczki, bo już też widzę, że jest 11. Więc też wskoczyło. Też wskoczyło. Ja poszukam tutaj czegoś fajnego z Sochi. To jest 4. Czyli 2014. O, tu mamy Sochi, przeżyjmy to jeszcze raz. Dobra, widzowie, oglądamy. Z YouTube Premium film nie zatrzymuje się, gdy blokujesz Barty ekran. Videos, proszę. Słuchaj bardzo. Słuchaj dalej z funkcją odtwarzania w tle. Tutaj macie Barty Videos, jego filmik. A, te reklamy, Boże Święty. Dziesięć subów leciało, KCKC, superancko, fantastycznie, dziękujemy bardzo. Okej, widzę, że tutaj potężny montaż będzie coś tutaj robiony. Był robiony. Barty Videos prezent. Pierwszy skok będzie ważny. Tu pozostanie w gronie najlepszych przed drugą serią. Kamil w powietrzu. I teraz jaka będzie odległość? Jest świetnie! Pięknie! W tym konkursie na małej skoczni miał taką chłop przewagę, że tam nawet nie było gadania. Na dużej było już więcej nerwów, ale na tej było na spokojniej bardziej. Brakuje mi 12 subów, widzowie. Szwagruzowi brakuje 12 subów do 100 subów. Moi drodzy, jest nas tyle osób, że kurczę, wbijamy, bo chłopak też fajne live robi. Szotuje też mnie, także możecie sobie tam śmieszne materiały ze mną zobaczyć z live'ów. Więc zachęcam serdecznie do wbijania do Szwagrusa. Link macie też w opisie do jego kanału, także zapraszam serdecznie. Babiarz, dzięki TVP trzecie miejsce. Miki Donley, wiesz co, to po prostu żenada, nie? To co, jak ja to usłyszałem, to po prostu aż mi się po prostu tak, naprawdę to tak, nie wiem, nie wiecie co, no, szkoda gadać. Moim zdaniem to jest bardzo, może nie słaby, ale przeciętny komentator i po prostu nadrabia, że tak powiem, propagandą. Trochę nadrabia propagandą. W Eurosporcie pokazywali, wiecie, prezydenta, no to tam większego to wow nie zrobiło. A jak TVP pokazuje prezydenta, to bawisz się wpierdzieli snopkowi od razu, bo tu nasz pan prezydent Andrzej Duda na trybunach, no tu. No każdy widzi, nie? Po co to jeszcze, wiecie, komentować. No dla mnie to tak, no po prostu, jak dla mnie bardzo przeciętny komentator, zresztą sobie też to zapisałem w notatkach właśnie, że dużo pomyłek. Moim zdaniem się nie nadaje. Nie widzę go. Szaranowicz to był kozak, ale on to się tak trochę mija z powołaniem, mam wrażenie. Pit Pitowski, witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Babiasz to przykupny gąch. No, może coś w tym jest.
O kurczę, dużo osób ogląda XD. Wiem, dziękuję, wiem, widzę. I dziękuję, że są te osoby. Ależ odpalił rakietę! Fantastycznie go poniosło! To będzie odległość jedna z lepszych. 105,5 metra! Rekord skoczki i wyraźne prowadzenie Kamila Stocha! Brawo! Pięknie! To jest symbol... Zresztą mamy w komentarzu, teraz sobie tu właśnie możemy posłuchać pana Szaranowicza i zobaczyć, jak po prostu aż ciary są, jak się tego słucha. Przynajmniej ja mam ciary, jak tego słucham. W naszym lotniku, w skokach narciarskich jest mistyczna tajemnica lotu. Niech leci daleko i nie wyląduje! I tak zrobił! I jest złoto! Fortuna 72! I teraz jest fantastyczna sprawa! Złoty medal! Takie ciary z Chin. Złoty medal! Po prostu można zwariować ze szczęścia! Wiecie, czego w tym wszystkim brakuje? Tych kibiców. Tych kibiców, no. Gdyby tam na tych trybunach dzisiaj była taka atmosfera, wiecie, szaliki, flagi, ludzie z trąbkami, po prostu to by było coś pięknego. Coś pięknego. A tu przyszli Chińczycy, każdy w metrowym odstępie, na czarno ubrani w ogóle, ja nie wiem, skąd oni się urwali. Dajcie spokój, no. Dajcie spokój. Szkoda gadać. Szaranowicz to inny poziom. No, dokładnie. Dokładnie, inny poziom. Ale młodziutki jeszcze, ja pierdzielę. Teraz już tak widać, 8 lat minęło. O, jeszcze ma Kowalczyk tutaj. No właśnie. Brudka! Miki Dalej zasług spróbował. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Najlepsze było Zakopane. 50-100 kibiców. Tam było kilkaset ludzi. No może i było, ale to nie było tej atmosfery, moim zdaniem. Nie było tej atmosfery. Nie było tej atmosfery. Byli, ale tak no... Byli, aby być, miałem wrażenie. Najlepsze było Zakopane, no... Zakopane. Tam też no było zamknięte chyba, tak? Zakopane. Tak mi się wydaje. Już nie. Nie wiem. No w Zakopanem ogólnie, jak nie było tej całej sytuacji, wiadomo jakiej, no to tam było przepięknie, nie? To były konkursy z jedną z najlepszych atmosfer, jakie istniały. Mam nadzieję, że jak to wszystko się już unormuje, że tak powiem, kibice wrócą wszyscy, będzie tam kiedyś okazja pojechać na Puchar Świata. Bo zobaczyć to z bliska, ten huk, te trąbki tych ludzi, po prostu masakra. Coś pięknego. Brudka też był wtedy zaskoczeniem totalnym. Tego się nikt nie spodziewał w ogóle. Tam niby tak ten, ale no... Złota tym bardziej. Duża skocznia. I teraz lot, jaki daleki, pięknie, proszę Państwa, pięknie, znowu pokazał wielką klasę.
i będzie złoto. Kamila Stoka! Tam było tak, tak na pograniczu, nie? Jak mi się wydaje, 133,5 metra. No właśnie, moim zdaniem Kamil Karol! Brawo! 170, 200... Tutaj mam sekundę cofnąć. 170... Ten kask po prostu był tak piękny wtedy. Na te igrzyska, tak piękny. To takie, wiecie, jakby moro, takie coś tutaj z tym znakiem lotniku, po prostu coś pięknego. Idealnie wiecie, że skoki, loty, więc fajnie, no po prostu mistrzostwo. Ten kask był najlepszym chyba kaskiem do tej pory, jaki gdzieś tam miał ten stok. No, fajnie, bardzo fajnie. Mi się tak podobał ten kask, że to jest hit. 278 i 7, Marek! Jeden. Mamy dwa tytuły mistrza olimpijskiego. Jeden punkt i 0,3 na korzyść Kamila. Cudowna jazda Polek. Luisa jeszcze leciutko popycha na tanie czerwonkę. To już ostatnie metry. Dojeżdżają do metry. Jest srebro dla polskich fanczerów. Brawo, brawo dziewczyny. Wygrały o sekundę i 48 sekundy. Nie dziesiątki, nie setki, tylko tysiące. Polacy już prowadzą. Polacy jadą wolniej. Wolniej, ale szybciej. Oczywiście powiększają swoją przewagę czasową nad rywalami. To już sekunda i 200. Chyba będzie pięknie. Chyba zdobędą ten brąz. Ten brąz będzie dla nich cenniejszy niż złoto. Już są na mecie. Medal dla Polski. Polskie panczery. Trzeci medal na igrzyskach w Soczi. Jak oni to przejechali cudownie. Trenerzy, zawodnicy nie wierzą swojemu szczęściu. Te igrzyska w Soczi też miały swój klimat, jakby nie można tego odmówić, nie? Nie ma jeszcze żadnych skoków wszystkich Polaków z drugiej serii. Pewnie może już nie będzie, bo to nawet nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Pewnie nie będzie. Także, moi drodzy. O, mój live tutaj, 24 osoby oglądają, wow, fajnie, że jesteście, naprawdę. Fajna liczba tutaj, wow, ładnie to wygląda. Venta ma EdSES. O, moi drodzy, jest na tyle osób. Słuchajcie. Siema, co? Okay. Robimy to. Robimy to. Czy dzisiaj w MC? Wbijamy tak. Do niego na streama. O, w której? Nie wiem, godzinka, dwie? Wbijamy do Venty na streama, macie link na czacie, moi drodzy. I piszcie mu... Pozdro od Maka, pozdro od Maka, no, 20 no, osób, błagam, wejdźcie i napiszcie mu pozdro od Maka, zrobi mu się na pewno bardzo miło. I chłopak też w ogóle dobija 300 subskrypcji, dobija. A może bo ma aktualnie tutaj, zobaczcie. Ukośnik spawn mogłeś... 4 subów mu brakuje, 4 subów mu brakuje, moi drodzy, wbijamy do niego i zostawiamy pozdro od Maka. Na czacie macie linka. Błagam, zróbcie to dla mnie. Zróbcie to dla mnie, jest 25 osób, możecie to zrobić. Bo ja byłem teraz w Van City, gdzie byłem Rydre i szłem na F5 i spać. Wbijajcie do niego na live'a i zostawiajcie pozdro od Maka, pozdro od Maka. I co? Ten ul ogarnęłeś? Co? Ogarnęłeś, Olek? To? Nie, nic. Podepnąłbyś mnie?
Tylko musiałbyś komendy naszykować, żebym miał pierwsze, to żebym, wiesz, nie spadł. Słuchaj, to wystarczy tak, że ty wchodzisz, ty się nie logujesz po prostu. Moi drodzy, jest 17 osób. Jesteśmy w stanie zrobić fajnego rajda, więc zróbmy to. Na czacie macie link do kanału, do Wenty, na live'a. Wbijajcie, zostawcie mu łapeczkę w górę. Zostawcie mu pozdro od Maka na czacie. Naprawdę. Będę wam bardzo wdzięczny. A tak samo. Wbijamy. Dawaj, 20 osób. No kurczę, możemy takiego fajnego rajda zrobić. Będę wam mega wdzięczny, jeżeli to zrobicie. Naprawdę. A jak tam ping? Jak ping? Kurczę, pograłbym sobie TS, ale nie wiem. U mnie dzisiaj spokojnie jest. Ale słuchaj, Pyrkaso, ja dokończam tę swoją traskę i ja kończę z ETS-em. I za godzinkę, za dwie wtedy w MC sobie zagram. Jakby nie chcecie ze mną współpracować, no nie. Błagam was, zróbmy to, jest tyle osób. Wbijcie do Wenty i zostawcie mu pozdro od Maka. No zróbcie to, na czacie macie linka. Linki, wbijajcie. Kończę już, kurde. Pozdro od Maka. W ogóle, Wenta, ogarnę, mam już ten, looting ogarnę. Wbijamy, zostawiamy. Na czacie, info, że pozdro od Maka, dawać. Cześć, palacz. Ja mam looting, mam tutaj też mending. Widzę nową subkę na streamku. Cześć. Niezniszczalność w ogóle nam znikła, nie wiem dlaczego. Ostrość piątkę mam. No ludzie, no wbijcie, no! Wbijcie, macie tutaj ładne takie. Czemu wy tego nie chcecie zrobić? To by było takie piękne. To by było takie piękne. Szwagrus! Szwagrus już napisał, proszę bardzo. Następni. Dawać. Pozdro od Maka. Nawet 10 osób. Nie, wbijcie, błagam. Kliknijcie w ten link, zostawcie info pozdro od Maka. Zostawcie u niego łapkę w górę, subika i wracajcie do mnie. Ja zostawiam łapeczkę w górę. Bo subia już mam zostawionego, więc nie zostawię. Jak tam życie u ciebie? Tak, nowy jestem. A, życie u mnie? Bardzo. Wbijajcie. Palacz. Wczoraj sobie pobalowałem, ale ktoś mi wypisił, bo ja byłem odciszony, ja gadałem ciągle. Masz te gunpowdery, czy nie? Kurde, dobra. Ja muszę coś zrobić, bo ja kurde nie wytrzymię. Ja nie wytrzymię, bo tu się kurde... Ja się wyciszam kurde na Discordzie, bo tu nie ma co. Kurde, rozpierdol się robi, a ja nie... Moi drodzy, błagam, wbijcie, zostawcie jedną wiadomość. Zostawcie jedną wiadomość na czacie. Wczoraj popiłem sobie, byłem jednym z ostatnich gości. Pozdro od Maka, dawać no. Jest 10 osób, 12 osób. No kurde. Dobra, ale na, nie wiem, max 2? Żeby nie było rozpierdolu, kurde. Moi drodzy, na czacie wklejam wam link jeszcze raz. Zapraszam serdecznie, wbijajcie do Wenty. Sorry, ale troszkę nie znam polskiego, bo jest... Nie idzie mi ten rajd, no za cholerę nie idzie mi. Okej.
co jest? Czekaj, bo ja muszę live'a wycisnąć, bo mi go później, wiesz? Dobra. Nie będziemy, jak wy nie chcecie, to nie będziemy w tym brać udział. Wbite, okciukane, pozdrowione. O, a nawet nie wiedziałem, a to dobrze. To może jeszcze raz wbiję. Chodzi o to? Cóż, moi drodzy, jeżeli tak zrobiłeś, to dziękuję bardzo. 14 po górę, moi drodzy, ankieta tutaj zakończona, zakończymy ankietę. 81% z was uważa, że będzie medal na dużej skoczni. Mam taką nadzieję, że tak będzie. Oby tak było. To jeszcze mój live, widzę te 10 oglądających. Fajnie, fajnie, fajnie. Nawet 11 już. Wyniki są na ankiecie, także, znaczy na czacie, także zapraszam tutaj serdecznie. 42 głosy zostały oddane. Tak to wygląda. Tak to wygląda, moi drodzy. Także mamy pierwszy brąz, mamy pierwszy medal, mamy brąz. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że to jeszcze nie będzie ostatnie słowo na naszych sportowców na tych igrzyskach. Mam taką nadzieję. Jeszcze jedna łapeczkę w górę. Jakby to ktoś zostawił, to by było bardzo fajnie, byśmy mieli taką okrągłą liczbę 15. Ale nie zmuszam, ale fajnie by było. Więc zachęcam serdecznie. No i nic, moi drodzy. Będziemy kończyć tego streamka. Ponad godzinkę sobie trochę pogadaliśmy, trochę powspominaliśmy, trochę pooglądaliśmy, więc myślę, że było w miarę spoko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Widzimy się niedługo. Dzisiaj jeszcze stream będzie z Minecrafta prawdopodobnie. Tak mi się wydaje, albo z Elsa, ale raczej z Minecrafta. Także zapraszam serdecznie. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć.